Piątek, 4 października, czas na główne wydanie informacji. Grzegorz Żądło, zapraszam. To będą trudne co najmniej 2 lata dla mieszkańców Katowic, ale nie tylko. W poniedziałek rozpoczyna się modernizacja wiaduktu nad ulicą Mikołowską. Przejazd pod wiaduktem zostanie zamknięty, a to oznacza duże zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Jak sobie poradzić z tą nową sytuacją na drogach w centrum Katowic? O tym Paweł Jędrusik. Zmiany mają zostać wprowadzone w poniedziałek rano. Samochody jadące ulicą Mikołowską w kierunku Placu Wolności dojadą tylko do ulicy Andrzeja, którą będzie można dojechać na przykład do ulicy Kościuszki i Placu Miarki. Wielu mieszkańców już wie, co to będzie oznaczało. Będzie ciężko, szczególnie dla kierowców, którzy tędy się przemieszczali, bo to bardzo największy chyba ruch jest tutaj na Mikołowskiej. Stąd też uważam, że no będzie tragedia po prostu. No, Katowice się zatkają. Poważne utrudnienia są pewne, ale założenie jest takie, że po zakończeniu prac wszystkim ma jeździć się wygodniej. Na pewno będzie jakiś paraliż, ale bardzo dobrze, bo ja to pamiętam, ten most stary, już go warto wyremontować. Także bardzo dobra decyzja dla mnie. Niech się lepiej poprawia w Katowicach. Trzeba starocie remontować, żeby było dobrze. Powstają już tymczasowe przystanki komunikacji miejskiej. Pojawią się m.in. na ulicach Skłodowskiej Curie, Placu Miarki czy Kopernika. Zmiany w kursowaniu autobusów obejmą kilkadziesiąt linii. Tutaj możemy wymienić linie 45 i M10, zostaną skrócone. W jeszcze innych przypadkach trzeba brać pod uwagę to, że autobusy innych linii będą się zatrzymywać na dodatkowych przystankach i jeszcze warto zwrócić uwagę na 3 linie, 12, 43 i 133, którym zmieni się dotychczasowy charakter. To linie, które jak na razie kursują w sposób okrężny. Od poniedziałku będą jednak kursować dwukierunkowo, tam i z powrotem. Będą też zmiany w organizacji ruchu na drogach po południowej stronie torów. Ulica Batorego będzie jednokierunkowa w kierunku dworca. Zmieni się też kierunek jazdy fragmentem ulicy Andrzeja do ulicy Kościuszki. Z utrudnieniami będą też musieli liczyć się piesi. Ruch pieszy zostanie utrzymany na ulicy Mikołowskiej tak długo, jak pozwoli na to harmonogram robót. Przez najbliższy miesiąc mieszkańcy będą mogli korzystać z przejścia przez ulicę Mikołowską specjalnie wyznaczoną i zabezpieczoną drogą. Ruch pieszy zostanie wstrzymany dopiero w momencie, w którym rozpocznie się rozbiórka przęsła wiaduktu. Jeśli prace pójdą zgodnie z harmonogramem, utrudnienia w tym miejscu potrwają nieco ponad 2 lata. Kiedyś mógł je wypożyczyć każdy, teraz będą służyć uczniom. Sosnowiec przekazuje stare miejskie rowery szkołom. Pierwsza dostała je dzisiaj. Będą wykorzystywane m.in. do szkolnych wycieczek. Paweł Jędrusik. Do zespołu szkół numer 2 w Sosnowcu trafiło dziś 30 takich rowerów, które do niedawna mogli wypożyczać mieszkańcy. Dobry pomysł, że fajnie, że te rowery powyciągali z magazynów. Też z racji tego, że porobili nowe i zamiast te wyrzucać, to że je do czegoś używają. Na taki pomysł miasto wpadło w momencie, gdy sosnowiecki rower miejski został zastąpiony przez wprowadzony niedawno metro rower. Szukaliśmy pomysłu na to, jak je jeszcze wykorzystać, bo one są w bardzo dobrym stanie. Są po przeglądzie, są pełnosprawne i wymyśliliśmy, że chyba najlepiej będzie, jak będą trafiały one do sosnowieckich szkół, do sosnowieckiej młodzieży. Łącznie takich rowerów Sosnowiec przekaże ponad 150. W zespole szkół numer 2 nie ukrywają, że rowery się przydadzą, choćby dlatego, że przy szkole znajduje się miasteczko rowerowe, ale to nie jedyny powód. Dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie rozwój zdrowotności wśród dzieci, tak, gdyż te rowery będziemy udostępniać zarówno na wycieczki rowerowe organizowane przez nas, również indywidualnie do skorzystania w miasteczku rowerowym i do organizacji wszelkich imprez związanych z propagacją sportu i zdrowego trybu życia. Tak. Więc będzie to profilaktyka prozdrowotna. Drugi cel tych rowerów i również naszego miasteczka rowerowego jest taki, no, że wiele się ostatnio mówi na przykład o piratach drogowych i tak dalej. Tak. Wiadomo, tak samo jak ze służbą zdrowia, że łatwiej jest zapobiegać niż później leczyć. Wkrótce uczniowie będą mogli też wykorzystywać rowery na nowej infrastrukturze. Sosnowiec przygotowuje się bowiem do budowy welostrady, która poprowadzi do granicy z Katowicami. Jeszcze jesteśmy na etapie dokumentacji i planowania. Jak już to będziemy mieli uzgodnione, będziemy mogli rozpisać przetarg na wyłonienie wykonawcy, który już zajmie się budową poszczególnych fragmentów. Niewykluczone, że przetarg na budowę welostrady uda się ogłosić w przyszłym roku. W katowickim sądzie ruszył dziś proces w sprawie działki przy ulicy Kościuszki. Chodzi o spór pomiędzy spółką Holdimex a właścicielem plantacji borówek.
Dwa lata temu ten ostatni złożył wniosek o zasiedzenie terenu, który deweloper kupił w 1992 roku od miasta Katowice. Plantator twierdzi jednak, że teren należy do jego rodziny od 1956 roku i odziedziczył go po dziadku. Fatima Orlińska. Jak tłumaczył dziś pełnomocnik Holdimexu, plantator nie wykazał przed sądem żadnych dowodów, które stanowiłyby podstawę do uznania, że to on jest właścicielem działki. Ponadto mecenas Paweł Matyja przekonuje, że jedynym celem, dla którego sprawa znajdzie swój finał w sądzie, jest chęć zablokowania inwestycji dewelopera. Ponieważ plantator ma obawiać się, że mieszkańcy nowych bloków będą skarżyli się na zapachy pochodzące z położonego obok gospodarstwa rolnego. Gdyby pan Szczogiel, jak twierdził, użytkował ten teren od lat 50., to mielibyśmy aż 70 lat na to, żeby wszystkie te kwestie wyprostować. Jeżeli zaś działania prawne związane z zasiedzeniem pojawiają się dopiero wtedy, kiedy pan Szczogiel orientuje się, że tam jednak wysoka zabudowa powstanie i pan Szczogiel w pismach kierowanych do Urzędu Miasta i w spotkaniach, co ważne, z przedstawicielami Holdimexu, mówi wyłącznie o tym, że on by nie chciał, żeby tak blisko jego nieruchomości i jego plantacji znajdowała się wysoka zabudowa, jednoznacznie świadczą o tym, że ten teren nigdy nie był w jego posiadaniu, a on nie uważał się za jego właściciela. Od 2021 roku na terenie spornej nieruchomości rozpoczęły się przygotowania pod inwestycje, jak na przykład prace geodezyjne. Podczas pierwszej rozprawy w piątek przesłuchano czterech świadków, kolejni zostaną przesłuchani na następnym terminie. Pełnomocnik plantatora borówek dziś nie chciał komentować sprawy. Powiedział, że z komentarzem poczeka do zakończenia procesu. Chociaż te same hasła powtarzane są od lat, wciąż bardzo wiele osób się do nich nie stosuje. Tym większa szkoda, bo tu chodzi o zdrowie i życie. W Światowym Dniu Walki z Rakiem sprawdzamy, jak wygląda profilaktyka nowotworów. Wprawdzie badań i to bezpłatnych nie brakuje, ale brakuje chętnych do korzystania z nich. Światowy Dzień Onkologii to dobry moment, żeby przypomnieć to, co jest oczywiste. Człowiek się prędzej może leczyć, jak coś się ujawni, prawda? Ale żeby coś ujawnić, trzeba najpierw pójść do lekarza. Wcześniej zdiagnozowany nowotwór w zdecydowanej większości przypadków jest wyleczalny. Natomiast im później ta diagnostyka zostanie przedsięwzięta, czyli wtedy, kiedy już występują różne objawy, a objawy świadczą o większym zaawansowaniu, tym szansa na wyleczenie spada. Nie znaczy, że jej nie ma, ale jest na pewno dużo mniejsza. Żeby wcześniej zdiagnozować nowotwór, trzeba się regularnie badać. Wiadomo, że z szybkim dostępem do specjalistów jest w Polsce problem, ale akurat w przypadku nowotworów jest możliwość skorzystania z programów profilaktycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak jest m.in. z mamografią, cytologią i kolonoskopią. Te badania pozwalają zdiagnozować nowotwory piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego. Przypomnijmy, że ani na te badania mamograficzne, ani na badania cytologiczne w ramach programu nie są wymagane skierowania. Możemy również skorzystać z badań przesiewowych raka jelita grubego. W związku z tym też możemy wykonać sobie w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ kolonoskopię. Refundowane programy dotyczą grup szczególnego ryzyka, seniorów i kobiety po 40 roku życia. Największym zainteresowaniem cieszy się mammografia. Dzięki specjalnym autobusom można ją wykonać na przykład przy okazji zakupów czy załatwiania spraw w urzędzie. W małych miejscowościach, kiedy przyjeżdżamy młodzym, panie bardzo chętnie korzystają, dlatego że mama już przyjeżdża do nich, one nie muszą nigdzie jechać i wiedzą, że jeżeli to badanie wykonają, wynik dostaną na adres domowy. W jednym mammobusie można dziennie wykonać ponad 80 badań. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w piątek. Życzę miłego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.